Uszanowanko, witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Warcrafta 3 w rozdziale 8, niech prowadzą się demony. I tutaj mamy już, z tego co dobrze pamiętam, z ostatniego odcinka właśnie, że Jaina sprzymierzyła się z Tralem przez Meliwa. Wiem, Kern. Nigdy nie sądziłem, że dożyję dnia, gdy będę musiał walczyć z własnymi braćmi. No. Pamiętaj, Tralu. Klejnot dusz pozwoli ci uwięzić istotę twego przyjaciela bez wyrządzania mu krzywdy. Ale potem niezwłocznie musisz przynieść klejnot mnie. Tylko tak możemy wyzwolić groma spod władzy demonów. Ja jestem ci wdzięczny za twą pomoc, panno Proudmoore. Kolejna rzecz, której nie spodziewałem się doświadczyć. To jest nas dwoje. Wrócę teraz do obozu. Pomożemy wam w miarę naszych możliwości. Powodzenia, panowie. Panowie, no w sumie no są facetami. Wszędzie wokół jest jakby nie patrzeć. Duchów, młody wodzu, wyczuwają twój ból, twoją rozpacz. Hellscream jest mi. Ale dziwna kamera, o Jezus. Ale nad nim i jego klanem zapanowały demony. Jeśli nie zdołam go ocalić, mój lud może zostać potępiony na wieki. No niestety, tylko czemu tam kamerę taką dziwną zrobiliście? Co tam jest? Aha, tam Helskim na pewno siedzi, tak? Jeśli dobrze rozumiem. Tu już was za dużo dalej do kopalni widzę. Dobra, debilizm. Całkiem kozacka armia. I teraz misje. Uwięź groma w klejnocie dusz, sprowadź groma do rytualnego kręgu Jainy. Czyli aż tutaj. Ale ja go muszę po prostu uwięzić w tym klejnocie całym śmiesznym. No dobrze. Jezus, to są demony od razu. No, ten grom trochę przegiął. Nie powiem, że nie. Dobra, zbufujemy sobie zaraz to. Zbafujemy. Tak. Mamy 3 takich ziutków, to w sumie za dużo nie jest. Ale możemy zrobić tak. Scout terenu. To też jest dość istotne w tym momencie. Control 3, Control 4. Dobra, czy tutaj coś jest jeszcze? Harpy to tam bujać. Duch jest niewidzialny, więc spoko. Jest zajęte przez groma obserwatorium. To jakiś obóz? Nie, to tylko kopalnia pilnowana przez groma. No dobrze. Tę część mapy. To są chyba centaurowie. Jest studnia. Dobra, myślę, że to będzie nasz cel za chwilę. Dobrze, teraz tak, mamy. To myślę, że teraz mógłbym wyzwolić sobie to. To miejsce. Jak najbardziej chyba rozsądna decyzja. Tak. Co tu się dzieje? Halo. Aha, dobra, ci. To też robi sens. Mikstura leczenia. Walić mikstura leczenia. To są harpie. To sobie może też się zniszczymy właśnie. Jak mogę? Bierzmy się do roboty. Tak. Dobrze, Tralu. Lok, regar, lokal. Otóż to, o to chodzi. One nie są zbyt kozackie, więc... Dobra, wszystko padło. I tu ten obozik przyjmiemy. Dobra. To nam padło, więc też dobrze. Tutaj się to buduje dalej. Okej, okay, to już mamy. Mamy to, nie, no, obóz tu mi wystarczy. Zbudujemy jedną bestiarnię. Uważam, że też jest dość istotna. A ty zbudujesz jeszcze 3 legowiska. Tak ci każe i koniec, kropka. Dobrze, dobuduj z powrotem. Ty zbufujesz to. No dobrze. Teoretycznie mógłbym sobie wziąć wyrwi drzewa.
żeby szybciej drewno pozyskiwać i chyba tak też zrobię. No dobra, was mogę atakować, wy się sami obronicie, hello. No właśnie, was jest tutaj tylu, że... Wam nie będę pomagał, bo to troszkę się mija z celem. Pomaganie im. Znaczy nie to, że nie chcę pomóc sojusznikom, nie? Tylko po prostu się mija z celem. O, ale nas też atakują, zauważyłem to. A jak już nas atakują, to już trzeba się bronić, bo mi się nie podoba. Tak. Jesteś kundlem na usługach ludzi. My służymy teraz legionowi. No, no, no. Ale są kozaccy, nie? Trzeba ich ogłuszyć, bo nas porobią. Cholera, nie spodziewałem się takiego obrotu sprawy, że oni będą aż tak tacy mocni. Dobra. Ten już tu słyszę, jak drewno łupie, to dobrze. Oczyścimy sobie kopalnię i może tą studnię mi się uda. Nie pamiętam, ile tam było centaurów, ale w każdym razie na pewno nie tyle dużo, żeby przegrać jakąś bitwę z nimi. Dobra. Może spufujemy was i trollom zaraz dorzucimy jakąś regenerację. Weź tam, odnieś co masz. No właśnie, miałeś dużo. Matka Ziemia i duchy są niespokojne. Bierzmy się do roboty. Dobra. Przyszedł gotowy czas. Dobra. I mamy to. I teraz jeszcze pójdziemy sobie tam. Do czego? Do fontanny. Tak. Za honor. Myślę, że tu można podejść na ludzie. Wszyscy razem mogą podejść. I w najmniej oczekiwanym momencie, tak jak teraz. Jem was. No i czemu zostało? Aha, bo ty wolno idziesz, masz żaden atak. Dobra, to robi sens. Dobra. Poumierali. No i o to chodziło. Co to za kula jest? Aha, to jest Klejnot Dusz. Aha, brak jego bohatera, no dobra. Okej. To mamy zrobione. Wyrwidża sobie ogarnia temat, więc spoko, bo mi się podoba. Tu dajemy takie buffy, tu dajemy... No dobra, dobra. Tu dajemy takie buffy. Oj, co się stało? Kralu, niebiosa płoną. Niebiosa płoną. To jest zwykła burza. Legion. Przygotować się! Inferno. Legion ich wspiera. No dobrze. O Jezus. Walczcie, moi wojownicy! Musimy dostać się do Hellscreama, zanim będzie za późno! Powiem wam, że to jest troszkę kozackie, że tyle infernusów idzie. Jesteśmy atakowani! Aha, dobra, oni będą teraz wszędzie, tak? Rozumiem. Za dom Hammera! No dobra, to trochę tak średnio mi się podoba. Infernusy. Najgorsze, co może być, nie? Dobra, aż walić was tutaj. Bo trzeba iść obronić się. Dobra. No dobra, ale tutaj jest gość, który atakuje coś solidnie, więc trzeba go też się pozbyć. Dobra, nasi już też. Nikt nie przeżyje. Coś trzeba zrobić? Dobra. Chętnie. Przyszedł badania do końca. Lok, jest bezrobotny. Czemu jesteś się bezrobotny? Do złota, lol, blijet. Aha, blijet. Dobra. Ta kopalnia jest tutaj, na tym płaskowyżu. Dawaj, dawaj! Bierzmy się do roboty! Dobra, szamanów królem być. Jestem widzem. Bierzmy się do roboty! Dobra. Za dom Hammera! Za honor! Przeżyje. No i Infernus pewnie. Po co, nie? Ja cóż, a
Ale będą teraz mi łupać, nie? To jest chore. To mi się bardzo nie podoba, no ale trzeba. Dobra. Dobra, skoro już tu jesteśmy, to może doniszczę tą bestię. Dobra, a wyjdźcie walczyć. Jedyne sensowne rozwiązanie. Dobra, i wracajcie. Dobra, legend tutaj. No, zawsze trafię na moment, kiedy zegarek musi się upomnieć, nie? Dobra. Okej. To już mamy ogarnięte. Jestem wodzem. Co teraz? Bo zadaniem jest dostać się do groma. A tutaj już. No w sumie nie, dużą mapę, dużą część mapy odkryliśmy. To co myślę teraz, co dalej? Jeszcze jedną kopalnię? Nie. Myślę, że za złotem to będzie jeszcze easy. Chociaż w sumie. Coś trzeba zrobić? Aha, gdzieś to jeszcze spadło. Dobra, dobra. Wydawało mi się, że z tej strony, ale mogę się mylić. Trochę są niespokojne. Mylę się? Tak. Za honor. Chyba się mylę, uff. Dobra. Dobra. Ci tam idą, będą budować sobie bazę kolejną. Spoko. Niech zbudują, zanim zbuduję te buffy. Dla mojej armii. Hyt? Nie, jeszcze nie. Dobra, tu mogę budować. Tak. Dobra, dobra. Dobra, a tutaj. Czego ty chcesz? Chodź tutaj i buduj to. Chętnie. Tu nie można. Dobra, dobra. Praca, praca. Ja to zrobię. Tu nie można. Dobra, dobra. Praca, praca. Spokojnie, on tyle złota zbierze. To nie ma problemu akurat. Jeżeli chodzi o to właśnie. Znaczy on, no ludki inne zbiorą tyle złota. Aha, czyli jednak ty jesteś, więc nie muszę budować peona. Znaczy szkolić peona, bo jest jeszcze jednak ziutek od tego. Spoko. Spoko. Jasne. Rozumiem. Zaraz zbufujemy sobie jeszcze. Oj, gdzieś tu leci coś. Aby nie na tamtą bazę. Bo się zdenerwuję! Czego ty chcesz? Lok na rozum. Oni co jakiś czas będą spadać, to mnie wkurza. Gotowe! Dobra. A, oni są mnie wrażliwi. Dobra. Jesteście tacy niewrażliwi. Nie macie uczuć XD. Dobra. Ogarnięte. I co, powoli wypadałoby jakąś armię już zbierać, nie? Myślę, ale to nie, to czekajcie, tu trzeba jeszcze będzie ogarnąć, żeby to zgodnie z tym się robiło. Bestie Kodo na pewno, to bez dwóch zdań potrzebujemy Bestie Kodo. Ona będzie też dawała buffy. Wielki hal już się kończy budować. Czemu oni mają taką modną bazę, ja mam takie gunwo. Nie podoba mi się to. No ale dobrze. O, atakują mnie grom. Okej. Dobra. I jeszcze dwóch. Pyk. I pyk. Dobra, przyszedł ten, co buffuje. Okej. A ty możesz pójść na skauty, jak dotrzeć najszybciej do groma, bo on tam sobie siedzi. Jest... Ups. Gdzieś to spadło, nie? Gotowe! Gdzieś to spadło, tylko nie wiem gdzie. A, sojuszników. No dobra, spoko, was mogą. Mi to nie przeszkadza. Uuu, dwóch aż. No dobra, ale mi to tym bardziej nie przeszkadza. Te harpy były pokonane. Ty tam zdążysz w ogóle dobiec? Aha, rozumiem, tędy. Tu jest jakiś mini obóz, tak? I dalej jak?
Ach, przez drugi obóz? Gotowe! Nie no. Bierzmy się do roboty. Spoko. Bardzo spoko. Taka ironia, gdyby ktoś nie wiedział, nie? Że właśnie nie spoko. Ten tu niech buduje te umocnienia. Nam się przyda. Chociaż z drugiej strony myślę, że teraz będziesz mógł od razu pójść do kopalni. Czego ty chcieć? No nie podoba mi się ten fakt tych umocnień przeciwnika. No, ale... Dwa... Aha, trzeba więcej złota. Pokażcie tu, jak to wygląda. Aha, to są tylko umocnienia. Takie. Aha. Tu są kolejne umocnienia, klatki, więc podejrzewam. Ojej. Oj, tu też atakujesz. Po co? Gotowe. No nie fajnie. O Jezus, zaraz mi tych zniszczą, nie? Dobra. Dobra. Ja to zrobię. Chętnie. Naprawiam i pójdą. Elo. Dobra. To myślę, że w sumie skoro tak się dzieje, to damy jeszcze wam to. A ty, Tralu, skoro już wiesz mniej więcej, jak to wygląda, puśćmy jeszcze jednych skauterów. Niech dotrą tam. Tylko to jakoś tak dobiegnij. Duchy są niespokojne. Dobra. Chcesz wzywać Znachora? No nie ja. Jestem wodzem. Dobra. Pyk. Pyk. Zrobimy tak jeszcze. Myślę, że tak będzie spoko. A, ta postanowiła atakować też Janina. Janina. A tu jest druga fontanna leczenia, więc ona mogłaby ją zrobić. Dobra. Aha, nie robisz jej, no dobra. Nie fajnie, ale okej. Tutaj jest ta baza, to ja wiem, że ona jest i od niej trzeba przejść tędy. Czyli teoretycznie mógłbym ją ominąć, czy nie? Czy nie ma szansy na ominięcie? Nie, trzeba zaatakować tu. I przejść tam dalej. Ale to w sumie nie jest wielkie, bo to jest tylko jedna baza tutaj. Więc w sumie spoko. Jesteśmy w stanie to zrobić, nawet dość szybko i konkretnie. Myślę, że nawet jednym atakiem. Ona tutaj próbuje atakować, ale to chyba średnio tym ludziom to wychodzi. Ci się tu obronią, ale myślę, że obecną armią mógłbym pójść przeatakować to. Drugą fontannę. Nie wiem, co jest po tej części mapy, w górnym lewym rogu, ale w sumie nawet wolę chyba nie wiedzieć, bo celem jest sprowadzenie groma, tak? I odmienienie. Więc okej. Okay. Teraz się właśnie zajmę tym. Tą drugą fontannę naprawimy. Znaczy naprawimy. Wyzwolimy. Takie słowo mi uciekło właśnie. Wyzwolimy. Bierzmy się do roboty. Regar, Nogal. Dobra. Duchy są niespokojne. Dobra, blisko tego chodźcie wszyscy. Znaczy po co ja mówię chodźcie, skoro ja ich kontroluję, XD. Dobra. Oj, gdzieś tu spada Inferno. Aha, baza atakuje. Dobra, ale to się obronią nasi raczej. Dobra, zanim ten jeszcze nie żyje. Szybko zrobimy to. I za niego się weźmiemy. Dobra. I znowu ta sama historia. Kaptur przebiegłości. Zapewnia premię do zwinności oraz inteligencji. No przykro mi, ale nie. Ale nie. Dobra. To mamy taką armię. Myślę, że jak więcej się patrzy, damy, to się nikt nie obrazi. I więcej tych ziutków. I w sumie mógłbym przystąpić już do ataku. Tak, bez kitu, nie? Bez kapy. No to przystąpimy do tego ataku już, bo chyba innego wejścia nie ma.
Tak mi się wydaje, chyba że z tej strony, ale to też tak średnio mi się widzi to. Dobra. Dobra. Dobra, wszyscy chyba padli. Tu gdzieś jeszcze spadło. Aha, na mnie centralnie, nie no, spoko. No łamie, łamie, bo stary się. Czemu ty nie atakujesz, bestia? Dobra. Jesteśmy atakowani. Już się robić. I atakujemy. Najlepsza rzecz. XD. A, tu może jakaś armia będzie, co? Naszych. Dobra, ten ma 600, ten też. No, tylko że ten ma ten lepszy atak, w sensie... chaos. Chaos. No nie, widzicie? Chaos. Aha. A nic nie ma? A są, trolle, mówiłem. Znaczy, spodziewałem się tego właśnie. Właśnie się tego spodziewałem. Dobra, 3 i 4 atakują. Więc reszta, która została, to piątka, tak? No to wygląda. Gdzieś to spadło, nawet nie wiem gdzie. Szamanów królem być. Dobra, i wjazd na drugą bazę. Możesz się wyszkolić? O, tak średnio to widzę. Tak. Czego ty chcesz? Czekam na rozkazy. Czego ty pragnąłeś? Nie bij. Słyszę twoje wołanie. Dobra, jako taka. O ja zniszczył to jednak. Jak tam ta armia? O Jezus, zdziesiątkowana. Zdziesiątkowana. Zamuliłem się, wiecie? Dobra. Powinno być w miarę okej, jako tako tutaj. No ale armię trzeba odbudować, to bez dwóch zdań trzeba. Bo bez tego ani rusz. O, trochę bardzo zdziesiątkowali to. Może po kolei niszczymy. A, może jeszcze zniszczymy wieżyczkę, która mnie nęka. Dobrze. Bo ją na pieśń. Tu niszczymy to do końca. Tam już się armia zbiera. Z powrotem, więc spoko. Dobra. Ale bitni są ci peoni. Dobra. No widzicie, że tutaj już mi się ładnie uzbierało wszystko. Będziemy mieli kolejną armię.
Czekaj, bestio, uciekaj, uciekaj. Jako tako żyję. Jako tako przeżył. Spoko. Jestem w stanie to jeszcze przygnąć oporę to. No dobrze. Kurde, się mało odzywam. Teraz się dopiero na tym złapałem po 25 minutach nagrywki. Ale... kurde, nie mam co mówić, tak bez kitu. Po prostu tak się skupiam na grze, że no ciężko mi właśnie coś więcej tutaj ogarnąć, mówić czy nawet zrobić. Także no, wybaczcie jak możecie. Ci idą się podleczyć, jak najbardziej. Nie dziwię się, bo bestia Koda tam prawie już też umarła. A jest dość istotnym elementem armii, tak? Czy da się jakoś was spingować do ataku? Nie bardzo chcecie atakować, nie? Mając taką armię. A, tak myślałem właśnie. Bierzmy się do roboty. Control 3. Dajemy was. I się podleczcie. No ostatnie co nam zostało to właśnie Final Gate. No nie fajnie. A tutaj co mamy z tej strony? Ach, kolejna baza. Dość rozległa, ale baza. Która też prowadzi do wejścia na górę. No ale dobra, my i tak tutaj wejdziemy. Chociażby właśnie tędy. Więc spoko. To co, gotowi jesteśmy do wymarszu? Duchy są niespokojne. Ci spod trójki, chodźcie już tutaj. Dobra, ci już idą. Lecą, idą, wszystko robią. Pomścić Zul'jina. No możesz, możesz, nikt się nie obrazi jak pomścisz Zul'jina. Dobra. Zaraz dostaniesz to złoto, nie marudź, cholera jasna. Dobra, masz już złoto, to nie marudź mi. Pod trójką są ci. Tak, wodzu. A pod czwórką mamy tych. Mądry plan. Mądry plan, no też. O Jezus, tych znachorów mam za dużo. Troszkę za dużo robiłem, a za mało umierało. No dobrze. Co mam robić? No dobrze, skoro tak się stało, to już trudno. Nic więcej nie zrobię z tym. Czym mogę pomóc? Dobra. Myślę, że my się tu już możemy bić. Dobra. Dobra, tu mamy tak. Tu nas atakują z frontu. Można będzie ich ładnie pokonać. Czego ty pragnąć? No nie wiem. No nie wiem czego ja pragnąć. Bierzmy się do roboty. Dobra. Ci się ogarnęli. Ci tutaj się obronili nawet. Więc spoko. I za chwilę dotrzemy do pana Groma Hellscreama. Dobra, no i lecimy dalej. Nikt nie przeżyje. No biedny Grom. Grom, musisz iść ze mną. Na pewno pójdzie. Chcesz mnie prowadzić, chłopcze. Przeznaczenie się wypełniło. Lord Manorod jest teraz naszym panem. Tak, tak. Kto? Mówisz jak obłąkany. A, Tralu, zawsze uważałeś, że demony skalały naszą rasę. Ale to tylko częściowa prawda. Oddaliśmy się im z własnej woli. Ja i inni wodzowie wypiliśmy krew Manorota. Sami ściągnęliśmy na siebie tę klątwę. No właśnie. Zrobiliście to nam? Świadomie? No, Tral się wkurzył. Szamonów królem być jest. Nie no, spoko. Postawimy więcej znaków życzenia.
Co by nam tu nic szybko nie padło. Dobra. No tym grom powiem wam, że tutaj trochę ogarnia temat. Bo ciężko go zabić. Nawet bardzo on tutaj ciśnie, powiem wam. No trzeba go szybciej zniszczyć, halo. Ciśnie jak jakieś chore. Ej no, cholera jasna. Robi nas. Sznela, sznela. No do jutra może mi się u tego zabić. Tak mi się wydaje. Najszybciej ty będziesz miał, nie? Trzeba cię przypilnować, chłopcze. Bardzo wolno mu sobie, tak jak scenariuszowi, no bo to powiązane jest bardzo ze sobą, ale dobra. On już zaraz dokona żywota. Nie ma szansy, żeby przeżył. Aha, ja miałem jego... Ale ja jestem debilem, ja nie miałem go zabić. Ja miałem go uwięzić w klejnocie. Boże, debil. No ale dobra. Bestia, cofaj się, nie musisz biec, niepotrzebnie biegniesz. Ej, ale Kai, wyjdziecie, Kai, wyjdziecie. Nie tędy. Nie ma sprawy. Bierzmy się. Źle, Tralu. No, nadal źle idziesz, chłopie. Tu. I tu. I my co samo, hordo. Macie tam iść. W czym mogę pomóc? I będzie GG. Duchy są niespokojne. Za honor. Dobra. A zrobimy sobie armię XD. U, nawet trzeba. Jesteśmy atakowani. Czego nie prawda? Robisz dobry wybór, człowieku. Co daje ta pułapka? Jesteśmy atakowani. Aha, okej. Atakują panie. Gotów do jazdy. To już zniszczone. No i jeszcze ci nam zostali. Okej, ten już doniósł troll. No tak myślałem właśnie. Teraz będzie właśnie przerywnik. A po tym, jeśli się nie mylę, będzie cinematic, więc znając życie, ja się za nim pożegnam. A w tym samym czasie wywali nam nagranie. Wszystko rozumiem. Wybacz. Wybacz, błagam. Do diabła z przeprosinami. Pomóż mi lepiej ratować nasz lud. Menrod, musimy się... No właśnie. I to będzie cinematic na 100%. Drogę. Także ja już dziękuję wam za uwagę, bo wiem, że za sekundę wywali. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć. Jego krew będzie moja.
całej twojej chaosnej rasy. Troll, krwawa mgła unosi się. Piekielny ogień wypalił się w moich żyłach. Ja jestem wolny. Przyjacielu. Uwolniłeś nas wszystkich.